Hej, siam wszystkim, tu Kamerus, z nas w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Hearthstone i dzisiaj zagramy sobie kolejny odcineczek z naszym Enzu w Shadow Rhino Priestem. Tak, dokładnie tak. Zaczynamy, kontynuujemy, jest, pobawimy się trochę naszymi Shadow Formami, nie wiem, może zobaczymy, mam nadzieję. Myślę, że będzie ciekawie. O, nie zmieniłem deck trackera, przepraszam was bardzo, bo sobie zrobiłem jedną rundkę wcześniej, nie... Control Enzów Priestem, który jest całkiem spoko, całkiem przyjemny. A tu proszę, to jest deck, którym gramy, dokładnie. I gram przeciwko Rexarowi, więc coś czuję, że Rena może być faktycznie przydatny. Harvest Golem jest dobrą kartą przeciwko Hunterowi, tak mi, ogólnie przeciwko agresywnym deckom na obecną chwilę, więc... O mój Boże! Doomsayer, druga tura, super. Trzecia tura Harvest Golem, super. Harrison Jones przeciwko Hunterowi? Oczywiście, że tak. Biorę, zajebiście. I Shadow Format. No, raczej bym wolał się leczyć, ale w sumie to zależy od sytuacji. Ale no nie rzuciłem tego w trzeciej turze de facto. Zbyt wolny tempo play. Zresztą, jeżeli mamy Harvest Golem, no proszę. Nie ma w ogóle na czym dyskutować. Więc okej. Co ja chcę zrobić? Myślę, że rzuciłem po prostu Doomsayera. Żeby on nic nie wyrzucił, ani nic. Pewnie bali mnie w twarz, użyję specjalu i tyle. Dokładnie. Co trochę boli, bo straciłem już 5 życia na sam początek, ale. Harus Golem, jest! I teraz jest problem, bo nie mamy nic za 4 many. Nie, my mamy piki za 4 many w naszym deku, ale nie mamy ich na łapie. Harus Golem, ciekawe. Jak chcemy to rozegrać? O, i to jest bardzo interesujące. Bardzo interesujące swoją drogą. Byłoby bardziej, gdyby trafiło i to by było super dobre. No dobra, trudno. Ale przynajmniej wykorzystaliśmy 4 many. No, wykorzystaliśmy 4 many. Ujmijmy to tak. Azure Drake jest okej. Kabal Shadow Priestka jest zajebista. Ale chyba jednak się skuszę na Harrison Jonesa. Chociaż wolałbym, żeby podpakował ten... to swoim, wiecie... No, jak to się zwie? Swoimi sekretami, no ale cóż. Dawaj. Wymienię się w ten sposób. Czemu? Bo będę mógł go przejąć. Przejęcie Harvest Golema jest spoko, mimo że jest już zraniony. To wciąż będzie spoko. Więc nie chcę go zabijać. Kingelek. Okej. No high! Przynajmniej wie, że nie mam Harrisona na łapie. To mu daje bardzo dużo informacji. Gdzie ma jałę? Oj, sorry mate, ale nic nie dobierzesz. Holinowa byłaby super. Oj, tak, Holinowa byłaby bardzo dobra. Jedna szansa na 21 możliwych. Jest! To jest akurat ciekawe. Że w ogóle gra tą kartę. Ze wszystkich kart tego się chyba najmniej spodziewałem. O! Disgusting. Jebać leczenie. Shadow Forma, bitches! Chyba wygraliśmy. Znaczy, miło z jego strony, że w ogóle gra takimi ciekawymi kartami jak Stalker, ale to ogólnie Stalker według mnie jest bardzo słabą kartą. Gdybyśmy mieli Naxxramas, to byłby całkiem dobry, myślę. Albo przynajmniej grywalny, ale teraz tak wątpię. O, kolejny łuk. Okej. No cóż, nie przeszkadza mi to w niczym. Zagramy Shade Ice Mastach. Kolejny specjal. Mogę zadać mu 5 obrażeń i zabiję go. Okej. Mogę zadać 5 obrażeń i zostanie mu 4 następnie, którzy bym nie miał Litalo, więc wystawmy miniony. Bezpieczniejsze. Sędzin osłania naszego Shade'a jest bardzo spoko. To jest GG. Call of the Wild. Ale to sprawi, że okej. No okej. Interesujące. Mogę go przejąć. Bardzo mnie to kusi swoją drogą. Zobaczmy najpierw, co dostaniemy z tego. Liok. Urocze. A raczej przejmijmy. Let me change your mind. Dobijemy go ze specjalu, to nie jest problem.
Jej, dużo lioków. Mam więc zresztą małe, gdyby coś. Okej. Aj, let the dogs out. Uf. No dobra, w takim razie evil. Chyba ta. Bang. Und bang. Und bang. A to było proste. Znaczy, mieliśmy bardzo dobre podejście akurat przeciwko niemu. No i w ogóle ten top deck holinowy. A, 13 ranga, milutko. Milutko, pniemy się w górę w takim razie. A, to było urocze. Ale jestem naprawdę mile zaskoczony tym 4x2, chociaż mimo tego, że jest słabą kartą. Cieszy mnie to, że ludzie próbują innowacji. Tak bardzo, bardzo. No i wiecie, że tam... Shadow Strike, czy jak to tam się zwie? Przeciwko 4x2 jest bolesny. Nie wiem jaki to jest gość... Nie wiem czy zostawić... wiecie, że zostaje te dwie karty. Te dwie karty zawsze są dobre. Jeżeli to jest kontrolny deck, Shadow Warder się przyda. Jeżeli to nie jest kontrolny, no to Shaping, Golem, okej. Okay. Shaping jest fajny, bo można zagrać zawsze. I zawsze właściwie można zagrać. Właściwie to zawsze, już nie ma tych rotebów, nie? To zawsze można. Faktycznie można zawsze. I nieważne ile mamy many, bądź jeżeli nawet nie mamy many, i tak to zagramy, i tak dostaniemy miniona. Bardzo fajny, zwłaszcza w przypadku priestów, którzy cierpią czasami na brak kerwu. Okej, okay. Shadow Priestka, widzę playsy przeciwko temu matchupowi. Zwłaszcza jeżeli wyrzuci 12 taunta. No dokładnie. O! Jak miło, nie muszę zagrywać Shaping. To bardzo dobrze, bo ogólnie Shaping jest tak bazowo kartą za 8 many, tak naprawdę, nie oszukujmy się. Auć. To boli, bo wciągnie mi jeszcze Harvest Golema. Ale no trudno. Przynajmniej zostanie mi 2 na 1 blokerek. Z jakich blokerek? Golemek, cicho. Let the pain speak to me. To jest... Ładnie Kirby. Czy chcę zagrać Forbidden Shaping? Nie, może chciałem zagrać Doomsayera, żeby nie mógł dobrać więcej kart i nic zagrać. W sumie nie jestem pewien. Mogłem zagrać coś za 4 many de facto. Zagrajmy. W ten sposób. Dobierze tylko jedną kartę, nie więcej. Chyba, że użyję jakiegoś spela. Czy z czegokolwiek. O, w ten sposób. A, tak się bawisz. Execute na niego? Okej, okay, spoko. Co prawda dobierze więcej kart, ale wiecie co? Biorę. Biorę taki rozwój wypadków. Biorę w ciemno. Shadow Forma, szkoda, że mi nie podeszła w tej turze. Byśmy dobili jako i te bólu. No ale dobra, będziemy mogli zawsze go przejąć, jeżeli on nie zginie. O. Takie buty. Wykorzysta maksymalnie value. W ogóle Pyromancer. Jest urocze? Ciekawe. Dobra, będę mógł zabić tego typka. Nie wiem czy chcę zostawić jego, ale w sumie jeżeli użyję jakiegoś spela, no to tak się jak... Is dead. Uiii. Zdaje dużo, będę mógł w ogóle użyć dwa razy specjalu, co też jest całkiem urocze. Nie wiem, czy będę chciał, ale mogę. No patrzcie, kogo my tu mamy. Z drugiej strony wolałbym go dobić i wyrzucić coś innego. Ale... Wiecie co? Zróbmy tak. I see what you did here. I see what you did here. Czy my chcemy zagrać Commandera? Szczerze myślę, że tempo będzie dość istotne, więc zróbmy to. Co prawda dwa nie będę... Zróbmy to. Warax, okej. Myślę, że tempo jest dość istotne. Już trudno, nie będę używać dwa razy tego. A jeżeli on ma Urgena, to ma też Charge'a. I będziemy musieli ogólnie robić nacisk, żeby zużył wszystkie swoje dopaki, spalarki, cokolwiek. Żeby nie miał na Urgena, nie?
Trzeba być ostrożnym. Tadsil dużo mówi. Warto czytać w myślach, co nie? Dobra, przyjmijmy go, to jest zajebisty pik do przejęcia, bo bardzo fajne statystyki. Oczywiście niszczymy ci armor. Żeby nie było armor upu czegokolwiek i shield slamu. Ale Pyromanta, ciekawy. Na pewno to nie jest Renodek, ponieważ drugi Warax. O Boże, ale z kuchni pięknie pachnie, nie mogę się doczekać tego obiadu. Odczuwam po samym zapachu rozkosz. Jak dobrze. Czuję dobrze. Naprawdę bardzo bym chciał się uleczyć. Nawet jeżeli mam tylko 21 życia, ale niech wpierw zużyje broń czy coś. Bo jeżeli zużyje takiego Warax, to znaczy, że nie będzie mieć innej broni. Raczej. Takiej normalnie grywalnej. Let the pain speak to me. Fuck you. Whirlwind jest ciekawy, bo mogę go spróbować ten, przemielić troszkę. I to może być bardzo dobre. Coś ty odjebał. Wiesz, że teraz ty zostaniesz przemielony. I to tak bardzo. Cóż, stracisz 3 karty, chyba że użyjesz teraz Inner Rage'u, ale będzie mieć im jeden Inner Rage mniej. Dla Worgena. I to jest bardzo dobre dla mnie. A, ma monetkę, okej. I tak przemielisz te karty. To nie jest tak, że ja ci pozwolę to przeżyć, czy coś. Co stracisz? Execute! Zajebiście. Myślę, że się uleczymy. Myślę, że nie ma co czekać, jeżeli on ma Worgena. Obawiam się... O, Battle Rage! No dobra, stracił 2 karty. Niedługo w ogóle będzie przemielony i w ogóle. Grunt, żeby mnie nie zabił na combo. Shadow War Pain? Dalej Shadow War Pain? Chyba, że coś jeszcze. Czymś jeszcze zrani. Także jak mogę się wymienić, ale nie mam zamiaru. Mogę, ale nie muszę. Executa nie ma, bo stracił właśnie drugiego. Więc nie muszę się bać o Executa. Armoru też nie ma. No rzeczywiście, to jest Warrior, może go zdobyć. Ale raczej, jeżeli to jest Worgen Warrior, powątpiewam, że idzie w pakowanie armoru. Ponieważ potrzebuje miejsca na masowy dobór kart. I nie tylko. Anu. Ale jest zawsze taka możliwość, aż mi możliwość shield block w końcu jest taki, jaki jest. Okej, okay, czyli jednak Shadow War Death. O, zużył inny rage, super, jeden nie dla Worgena. In fact, mogę użyć nadkolinowy. Let's get moving! Czy chcę użyć tak i nie zmieszczę się? Wiecie co, zrobimy po prostu w ten sposób. Let's get moving! Wyrzucenie go do Ridera myślę, że będzie dobrym pomysłem. A nie? Myślę, że tak. Na samej turze prawdopodobnie użyjemy moving oraz Forbidden Shaping. Nie wiem czy chcę w sumie, bo obawiam się Brawlu. O, everyone, get in here, okej. Okay. Wind, Inna Rage. Dobra, to już w Worgena się tak naprawdę nie obawiam. Spoko, spoko. Ugramy to. Nie ma jak mi zrobić slamem, nie ma jak mi zrobić tego. Więc tak, przede wszystkim... Uno. Dos. Tres! Quadro! Stampede! I przy okazji podleczyliśmy nasze kodosy, co jest oczywiście bardzo miłe. Dobra, ogarnięte. Jeżeli wyrzuci znowu patrony, to nie mamy jak ci ich... Potem mamy oczywiście specjal, mamy Shadow War Dev w razie gdyby zostały plus 2 ataku od na przykład, nie wiem, Taskmastera, bo już nie ma Inner Rage'y. Damy radę, mam jeszcze 100 odpowiedni. Jeżeli wrzuci kolejne patrony, damy radę. Executów nie ma, easy. Brawl może zaboleć. Ale jeszcze nie w tym momencie, myślę.
Myślę, że nic nie wyrzucimy na pole gry, nie ma sensu. Po prostu let's get moving! Daje wystarczająco dużą przewagę na stole, nie? Jak wystawimy cokolwiek, bro będzie bardziej bolał, a taki stół nam wystarczy do kontrowania czegokolwiek w jego przypadku. Jeżeli wyrzuci coś naprawdę dużego, to przed World F. Jakbym wyrzucił shaping, to mógł mieć coś zajebiście fajnego, ale z drugiej strony brawl! Więc nie ma sensu. Tak długo jak mamy kontrolę stołu, wystarczy nam to. Z drugiej strony mógłbym wrzucić Wargeda, żeby przygotować Lethal. Chociaż mamy 9 obrażeń, 11 obrażeń ma... Tak, i tak mamy Lethal, easy. No. Okej. Okay. Stampede. Dobra, jeżeli on teraz nie zagra... Jeżeli on teraz nie zagra Brawlu... Nie wierzę w to. Ho ho! Oh yes, baby. Oh yes. Piękne. Piękne. Nie ma jak zabić mnie Worgenem. Mana mu na to nie pozwoli, a nie rzucił Taurisana nierazu. Z Inner Rage'ami może, by mu mana pozwoliła. Chwileczkę. 3, 6... To by było 4, 6, 8, 11... Nie! Nawet mając full many i dwa razy Inner Rage'a, by zadał mi 28 obrażeń. Z takim stołem... Nie ma Brawlu. Rampage, dokładnie. Rampage, Inner Rage, Rampage. I a nie, nie doliczyłem charge'u. Chwila, 4, 6, 8, 10... Tak, to w sumie mając full combo... I full manę dałby mnie radę zabić na kombos. Bez zmniejszenia kosztów, ale bym musiał mieć dwa razy inne rage, a nie miał. No cóż, pogadaliśmy patrona, który z patchem, z patcha na patch jest coraz słabszy. A mając na myśli coraz słabszy, mam na myśli wyjebanie Deathbite'u, który był po prostu niesamowicie istotny. Deathbite był niesamowicie istotny dla gry patrona. Niesamowicie. Aż umożliwiał chore playsy zagrywania pod kerw. Miało się Deathbite, atakowało się w czwartej turze, w piątej turze rzucało się... to jest taki ładny start. W piątej turze atakowało się ponownie, przed tym używało się Inner Rage'a, 4 patrony, przeciwko na przykład takim Warriorom albo Paladynom zazwyczaj się wygrywało z miejsca grę. Zazwyczaj nie zawsze. Garrison Commander jest spoko, dlatego że jest pikiem za dwie many po prostu. Dwie many na jego miejkę. O, Reno Jackson, zajebiście, potrzebujemy tylko jeszcze Shadow Formy. Naprzeciwko Hunterowi potrzebujemy bardzo. Bardziej mi się ucieszy z tego typa, który zadaje Fake Jugglera. No ale cóż. Okej, okay, mamy bardzo ładny kerw. Nie będę narzekać tak czy siak. Druga tura, trzecia tura, czwarta tura, piąta tura, może nawet szósta tura. Jeżeli będziemy chcieli, cholera wie. Więc powinno być okej, okay, myślę. Niestety problem może być jego specjal. Może nam zabić tego przemieszka, dlatego jeżeli on się nie wymieni, tylko będzie w twarz, to jest Hunter, więc raczej tak. Najpierw rzucimy golema, żeby... Nieważne. Ale cieszy mnie, że Quickshot poszedł tutaj w sumie. No dobra. Jeżeli pójdziesz teraz w twarz, to się wyleczymy o te 4 życia, więc nie boli mi to aż tak. A zużył Quickshot. Bez doboru. A, this. A, tego to jest silne. No już tak czy siak. Nie, nie zagram tego. Fallen Kings. Mamy dobre wymiany. Dalej. Mamy dobre wymiany. Mamy Holinowe w razie, gdyby coś nie pykło. Hornbow. A, robi tak, żeby... Okej. Okay. To jest słabe, bo... W ten sposób? Rzekłbym, że trochę dziwne, ale okej. Okay. O, Shadow Forma, to jest bardzo ciekawe. Wiecie co? Zrobimy to. Nie walnij w niego, błagam, nie walnij w niego. Shit, dobra, trudno. Nie mogę się co prawda leczyć, ale mamy gotowego Reno, więc to jest okej. Okay. O, to boli bardzo, bo może zagrać teraz Hajminę. Fuck. Boli niesamowicie bardzo. Muszę zabrać mu tą broń, chociaż...
Boli strasznie bardzo, żyją zagra Heimina. O. No właśnie. O, wymienił się. A, bo w sumie może dalej atakować, słusznie. Dobra, trzeba zrobić tak. Nie ma opcji. Najgorsze jest to, że charge. Kuźwa, charge. Jeżeli nie trafi, będę w dupie. Jeżeli... Dobra, i właśnie tak. Już tak ryzykuję. Oj, fuck! Dobra, jeszcze nie ma ósmej tury chociaż. Quickshot, fuck. Powinienem strzelić dla pewności. Powinienem. Zrobimy w ten sposób, wyleczymy się. Oj, Rino. Rino został skontrowany przez Rino. O! O, przejebane. Potrzebujałe. I knew it. Potrzebujałe. Wymieniasz się? To w sumie mnie nawet cieszy. Awe. Bum. Freeze trap, nad ciekawe. Liczę na podejście, ale bo inaczej tego nie wygram. Chociaż tu rzym szkolinowy. Nie powinienem na to liczyć. Dobra, trudno. Robię tak, nie mam pomysłu. Przegrałem to, pozostawiłem Reno. Rino, kurza, mylił mi się. Powinienem użyć specjalu, by nie było jeszcze tak źle. Oj. Nie jest dobrze. Ujebałem to, mój błąd. Gdyby podeszła mi kabalka czy cokolwiek. Kabalka też by była spoko. O mój Boże, kolejne! I to wszystko ma charge! Tak bardzo przejebany. Dobra, jeżeli nie podejdzie mi Excavated Evil, to koniec. Jakbym podszedł mi Excavated. Czy ja nie jestem martwy, tak się siak? No nie podeszło. Życie. O, przejebałem sobie tą grę! Nie będę nawet ukrywać swojego failu! Przejebałem! Oj, miał win streak! Fug! Zachciałem się ryzykować, nie? Znaczy, gdyby to trafiło, byłoby to dużo, dużo lepsze. Ale jeżeli mi już nie, to bo wiecie, 50% dużo lepsza sytuacja, bądź 50% przegrana gra. Niestety, nie wygrałem tego losowania w tym przypadku. Niestety. Cóż. Ryzyko ma to do siebie. Że może być fajnie, albo może być niefajnie. Liadren. My hammer burns with holy fire. The light shall okay. Excavated bym zostawił, to jest paladyn. Ale się przyda. Zwłaszcza, że mamy tylko dwa w deku. O! Okej. Okay. Znaczy mamy dwa AOE w deku, nie wliczając Domsayera. Tak naprawdę. No, Shadow Manic można określić jako AOE, ale nie takie stricte. O, Shadow Forma, bardzo fajnie. Przeciwko paladynom jest to bardzo dobre. Cieszę się w takim przypadku. Wow. Czy chcę zagrać to teraz, czy mieć wyjebane? Myślę, że mogę mieć wyjebane jeszcze. Tak naprawdę. Od kolejnej tury może. Może. Aż jeżeli rzuci tą babeczkę zatrzymany 3x3, to daj Divine Shield, to mógłbym być zły z tego powodu. Chociaż. Najpierw to, że jeżeli zagra cokolwiek, co ma dwa ataku przynajmniej, to będzie mi w stanie zabić tego przyjemniaczka. W takim przypadku nie będzie w stanie. Czy może mieć jednak wyjebane i wziąć Shadow Formę?
Shadow Forma mi się, że może być lepszym pomysłem. Niech będzie Shadow Forma, podoba mi się. Jeżeli nie zagra nic konkretnego, mogę użyć Doomsayera i zabić jednego minionka. A proszę. Nie chcę używać monetki, monetka może się przydać. Pobaczmy tempo w takim razie. Nie za pomocą Aue. Aue się na pewno przyda potem. Coś jeszcze może? Masz ochotę rzucić? Śmiało. Nie rób tego. To się gapisz. Dawaj się, macka. Już. Gościu! To jest bardzo ciekawe. Mógł mieć wyjebane właściwie. Na Doomsayera. Okej, wiecie co, wyjebane na Doomsayera myślę. Zaloguję pewnie w twarz, jak nam... O mój Boże, to jest tak zwane moje szczęście. Kuźwa mać. Skąd ja to wiedziałem? Byłem pewien wręcz. Woda mi się kończy, będę musiał iść do sklepu. Nie wiem co pić. Op, dobra. A skąd wiedziałem, że ma Trusivera? Dobra, w takim razie nie zagram aż Drake'a z powodów bardziej oczywistych. Pobaczmy o tempo w takim razie. Zastanawiam się, czy chcę zagrać Sylwankę. Wymuszę wtedy konsekrację. W jego przypadku. Co nie? Okej, dobra sobie karty. Wymuszę wtedy konsekrację i to będzie oznaczało... Dalej Pyromanta i Equality, dalej Removal. Ale nie mam za bardzo czego wyrzucić, jeżeli wyrzucę Drake'a to mi zdechnie, więc... Mogę wyrzucić Shaping, ale też jest ryzyko, że zostanę coś niefajnego. Niech będzie Sylwanka. Wymuśmy tą konsekrację. No Boże, mi się odbije. Masakra. Niech będzie Sylwanka. Niech będzie. Okej. Ciekawe. Zrobimy w ten sposób. Skoro mi nie zabił Sylwanki, w takim przypadku nie ma removalu na niej. Więc myślę, że warto jej zachować życie do 5. Zdecydowanie. Oczywiście obawiam się dobrze z Equality Konsekracji, bądź Equality Pyromanty. Więc nie za bardzo chciałem wystawiać więcej minionów na polu gry. Ewentualnie wstawię Azure Drake'a, żeby wybejtować już tą broń. Już nie wiem, czy warto, raczej nie. Azure Drake tam zwiększa obrażenia za OE. A, jednak zużył Konsekrację. Czy to jest dobry? Nie wiem, w sumie nie patrzyłem. No ale dobra. No ale dobra. Za 4 many nie zagra nic konkretnego, więc będę mógł zagrać się do Priska. Prawdopodobnie. Czy chcę przejść mu tego 1 na 1? Co on może mieć za 1 man, za 2 życia? Nie ma już minibotów, scientistów też nie ma, że nikt tego nie grał, tak czy jak. 2 na 1 Murloka, w sumie nie wiem, w sumie nic. On ma albo 1 atak, albo 3 ataku lub więcej, więc w sumie mogę mu to przejąć. Bo nie będę mieć lepszego targetu tak naprawdę. Tak naprawdę. Niech będzie. No. W sumie nie ma lepszych targetów, tak serio. No i here we go Tyrion, kiedy nie mamy Entumba. That's the problem, my friend. That's the problem. Ja nie mam Harrisona na łapie. Może im podejdzie. Healbot. Zróbmy tak. I pas. Co prawda będę mieć mało życia teraz, jeżeli on pójdzie w twarz.
Ale może wymuszę kombinację jakiegoś equality? Aj, mam złe przeczucie. Bardzo złe przeczucie. Bo on będzie mieć 15 obrażeń z bronią. I możliwość dobicia konsekracją. Więc muszę w przeciągu 3 tur znaleźć Harrisona. A jednak ma! I zabija od razu Tyriona, spoko. No niestety, nieposiadanie tombu na Paladyna potrafi boleć. Oj, quality, to jest bardzo ciekawe. Ja mam zamiar go właśnie w tym momencie wykorzystać. Zrobię w ten sposób. Może wymuszę zużycie broni na nim. To by było całkiem okej. Bo nie mamy życia. Więc tak, jeżeli na samym to, nie podejdzie Harrison albo jakaś forma healu, to jesteśmy martwi. Chociaż nie mam cholinowe, mogę się wyleczyć cholinową tak, żeby z konsekracją zostało mi jedno życie. To jest jakaś opcja. No. Jedną opcją jest znalezienie tamta. Paloderus. Oh shit! Dobra. No teraz jesteśmy w dupie. To co, szukamy taunta? Bo jego nie zabiję, nie wiem jak. Tauncik, tauncik, tauncik. I nie dostałem taunta. Jej. Dobra, to inna opcja. Czy jest zawsze ma jakiś taunt? Nawet są dwa. Nawet są dwa. Zatrzymane niby też są taunty. Za 6 man jest mi... Dobra, jada. GG. Nie podeszło. Niestety, ani Harrison, ani Entomb, ani Reno, ani Konfesorka, ani Tadsteel, ani Sengin, ani Refreshment Vendor. Nie podeszło. Peszek. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. A i tak jest progres. Mamy 13 rangę, tak czy siak z 14, więc tak jest progres, tak jest dobrze. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.